Nasze pierwsze drzewo rośni. Kurczę, ja tu kucam, a ty nie rośniesz. Proszę, rośnij. Tada! Nasze pierwsze drzewo. Sporo tego tutaj mamy. Cześć! Zanim obejrzycie ten odcinek, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w drugim odcinku Modern Skyblock 3. Witajcie na wyspie mojej piaskowej. Jak widać, piasku w ogóle praktycznie nie widać tutaj. Jest pod kaktusami piasek. To jest cały piasek, który mi został. Kaktusy rosną sobie, tak sobie. Ale no jakoś tam się rozrastają, dopóki nie będę potrzebowała jedzenia, które jak widzicie mam w ilości 14. Jeszcze mam 7 kaktusów do tego. Mam przygotowany nożyk, żeby sobie zrobić jedzonko. I tutaj mam takie coś i mam zebrane, jak widzicie, mnóstwo drewna, bo drzewo nam wyrosło i potem stałam tylko i kucałam i rozrastałam drzewa i zrobiłam sobie taką platformę, jak widzicie. Ok, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy dalej oczywiście rozwiązywać nasze trudne zadania. Zatem bierzemy mądrą książkę do ręki. Gdzie jest mądra książka? Tu jest mądra książka. I cóż mamy robić dalej? Zrobiłam tutaj te dwa zadania, które były, bo one wymagały ode mnie drewna w ilości sztuk 10, więc to zaklejmowałam sobie tutaj, otworzyło mi się przez to tutaj możliwość robienia tych zadań i tutaj też potrzebowałam drewna w ilości sztuk 10, zatem to też zrobiłam i otworzyło mi się tutaj to. Te są już potem dalej, w dalszej części do robienia, także te na razie zostawiamy, a wchodzimy w Basic Resource. I Matko Boska, ile tutaj jest tego wszystkiego. No i teraz tak, pierwsze co mamy zrobić, to któreś z tych trzech zadań. Zatem zobaczmy tutaj Plant Mater. Mamy zrobić Plant Mater w ilości jednej sztuki i tutaj jest napisane, że mogę sobie twerkać na drzewa, to wtedy szybciej rosną, ale jak będę miała Plant Mater, to kliknę raz Plant Materem, czy Materą, nie wiem, Plant Materą i wtedy wyrośnie to od razu, co ma wyrosnąć. Także to twerkowanie jest dobre na drzewa, ale na pewno jak będę miała jakieś tam inne już roślinki, to pewnie ten Plant Mater trzeba będzie używać. I za to dostanę Loot Chesta, hura, hura. Bo jeszcze nic nie dostałam tutaj. Trochę jestem głodna, ale jeszcze poczekamy. Zatem Plant Mater. Jak się robi Plant Mater? Plant Mater. To jest to zielone. Robi się to w ten sposób, że saplingów 5 i daje mi 3 Plant Matery. Tutaj mamy. Saplingów, jak widać, jest troszkę. Zatem tada, mamy Plant Mater. Hura, hura. I zadanie wykonane. Zatem bierzemy sobie Loot Chesta. Klejmujemy, ok. I teraz możemy zrobić sobie, następne nam się tutaj pootwierały. Zaraz zobaczymy. Nie pootwierało nam się nic. Wow. No ok, zobaczmy tu. Water Extractor. Trzeba zrobić jeden taki i jeden taki. Ok. Dobrze, zobaczmy co dostaliśmy w skrzynce. Może coś fajnego? Diamentowy nóż. Fajnie. Pewnie nam się tymczasem do niczego nie przyda. Zrobimy sobie zaraz skrzynkę jakąś taką, żeby tu odhaczać te zadania. Znaczy odstawiać te nasze nagrody. O, co mieliśmy zrobić? Water Extractor. Nie S, tylko X. O jest. Takie coś. O, tyle drewienek. Ok, i takie od razu. To jest 5 sztuk takich, czyli muszę zrobić 5 sztuk takich. Ok, damy radę. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Tada! Tylko pytanie właśnie, czy teraz muszę mieć 6? A nie, jest kompletno, ok. Dobrze, czyli składamy. O, zrobiło się. Hurra, hurra. Ok, czyli dostajemy następną loot chestę. O, tu nam się teraz otworzył klej. A cóż tu jest? Mob Farm. No, musimy zrobić Mob Farm. Żeby zabić jednego zombiaka z oczkami. Szkieletonka jednego i jednego creepera. Nic więcej nie potrzebujemy, ok? Dobrze, a klej? Klej. Zrobić 4 kleje. By inserting water into dirt, you are able to make clay or compressed clay. Ale my nie mamy dirtu. Zatem zobaczmy, może dostaniemy w skrzynce. Nie. Latarnia paranoi. Rozkłada świeczki na ciemnej na ciemnej powierzchni automatycznie. No to fajnie. Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie skrzynkę. Ok. I będziemy chować takie różne rzeczy. Gdzie by tę skrzynkę? Dobra, na razie ją postawmy tu. I to sobie tymczasem schowamy, bo jest nam niepotrzebne. To sobie schowamy, bo jest nam niepotrzebne. To sobie schowamy, bo jest nam niepotrzebne. I teraz tak, to chyba też jest nam niepotrzebne. Właśnie, to ja chciałam zobaczyć, co jest tutaj, bo jestem ciekawa. Ender Chest. No dobrze, a co mogę tam schować? Okej. Aha, czyli taka dodatkowa czestka. I ja, jeżeli będę miała Ender Chest, to wtedy się pokażę w Ender Chestie. No to fajnie, to fajnie. Wow. Super. Bardzo się cieszę z tego powodu. I cóż, klej trzeba z dirtem. To nie bardzo. A tutaj Mob Farm. O, cobblestone. A, jest potrzebna lawa. No nic nie mamy otwartego tutaj jeszcze, tylko ten klej. Czyli Mob Farm. Nie pozostaje nam nic innego, jak zrobienie Mob Farmu. Bo Mob Farm pozwoli nam na fishing i na dirt. Tutaj może dostaniemy dirta. A jak to? Klej. Co jest potrzebne do tego, żeby... To jest potrzebne. I dirt furnace. Czyli tak czy owak musimy dojść do tego. Lawa. Tu jest lawa. Cobblestone dopiero jak to. Nie jest łatwo chyba. A co to jest? Basic Tinkering. Aha. Tool Station i tak dalej. Możemy to zrobić. A co nam to da? Aha, to też możemy zrobić. I to Basic Storage. Basic Fluid Storage. Basic Storage. To dziwne. To dziwne. A to? To można sobie zrobić teraz. Tylko nie można na razie. Ok. Czyli to nie bardzo. Możemy zrobić sobie to, żeby było, że może coś w tej skrzynce będzie. Z tego co kojarzę, to się... Mógłby przestać padać deszcz. To się robi... Ups. Aha, tu do skrzynki wrzuciłam. Dobra, już zwątpiłam. Okej, to się robi w ten sposób i w ten sposób. I tada, mamy to. Tada! Okej. Zatem sobie weźmy... No dobrze, czyli musimy jednak zacząć wszystko od Mob Farmu. Ok, bo na przykład jak się robi Tinkers Jak się robi to... Boże, jak to daleko jest. Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, dlatego zawsze szukam. To. Stencil to właśnie jak się robi. Aha, czyli tak normalnie. Czyli w sumie możemy to zrobić. Dobrze. Czyli tak, patyków trochę. To i to, i to, i to da nam to. Ok. I Stencil Table to jest jeden taki i jeden taki. Jeden taki i jeden taki i mamy Stencil Table. Potem Part Builder. Ok. Drewienka. Jednak całe. Part Builder to jest tak. Ok. To już mamy. Crafting Station, Stencil Table, Part Builder. Aha, to jest jeszcze Tool Station. Crafting Table i to. Ok. I mamy. Czyli chyba mamy wszystko. Tak jest. To sobie możemy odhaczyć. Dawaj Loot Chesta. Mamy Loot Chesta. O, przestało padać. Restrict item. You cannot access this item yet. No dobrze. Skoro nie mogę go jeszcze użyć, to proszę bardzo, tutaj do skrzynki. Ok. I zobaczmy sobie teraz, co tutaj mamy dalej. No nic nam się nie otworzyło, tylko to. Nie, to się jeszcze... Oj, ale to klej potrzebujemy. Zatem wracamy do naszego pierwszego zadania, czyli musimy zrobić... ten... Mob Farm. Mob Farm. Jeżeli wejdziemy sobie do jej... Ej! To, jak sobie powiększymy, to jesteśmy idealnie w czanku. Zatem, jeżeli sobie zrobimy Mob Farm, to najlepiej by było, żeby pobierał, że tak powiem, moby z różnych czanków. Czyli najlepiej byłoby sobie go zrobić na przykład tutaj, żeby pobierał moby z każdego z tych czanków. Czyli idźmy tu odtąd i tutaj zróbmy sobie kawałek tegoż Mob Farm. Ok, czyli tutaj z narożnika sobie wyjdziemy. Dobrze, to słuchajcie, to w takim razie mamy tutaj drewienka, mamy. Zatem ja sobie tutaj jeszcze zrobię dużo tych. Dużo jeszcze sobie zrobię tych. I... to zostawimy. Bo to nam nie jest w tym momencie potrzebne, to też zostawimy. Książkę zostawimy, to znaczy... O, zresztą wrzucam wszystko. A nie, do chesta wrzucam, dobrze. Już myślałam, że do tego, co mam przy sobie. Zostawmy to wszystko. Jedzenia sobie weźmy połowę, żeby nie zjeść wszystkiego. W zasadzie tyle nam powinno wystarczyć. I się zaczyna noc. Ok, tyle nam wystarczy. Zostawmy to tymczasem. I cóż, i w takim razie na północ chciałam iść, to tu. To tu. Może jakąś siekierkę bym sobie zrobiła. To byłby niegłupi pomysł. W sumie. Ok, siekierka w tę stronę. Dobrze. Szkoda, że jest noc, bo nie lubię w sumie, jak jest noc. Ale dobra. Ok, to ja teraz tutaj sobie porobię Mob Farm i będziemy się widzieć, jak skończę chyba. Oj, oj, to jest oczywiście poziom taki, gdzie się mobki nie spawnują, czyli będę musiała jeden wyżej zrobić. Ok. Dobrze. To w takim razie sobie pójdźmy tu odtąd. To niech będzie środek. Tutaj tak jakoś. To będzie środek. Albo nie. To będzie środek. Dobra. Ok. To jest także 25, czyli jak 25 od spawnu. Co to był za dźwięk? Jeżeli tam jest spawn, no to to będzie 25, jeżeli dojdę do środka tego, tego tutaj, tu. Bo to jest 16. No może być... No dobra, zobaczymy. Ok, słuchajcie, to widzimy się, jak to zrobię. No i zrobiłam farmę, już jak widać się tam spawnują. Tylko nie wiem, czy mi się pająki będą spawnowały, jak zrobiłam na dwie szerokości, ale chyba powinny. Tylko teraz się boję, że mi się tutaj, bo jak widzicie, mam tutaj żółte, kwadraciki, krzyżyki, więc tutaj też mi się mogą zespawnować stwory. Wprawdzie nie w dzień raczej, ale w nocy, bo tam się spawnują cały czas. Muszę sobie mieczek chyba zrobić jakiś. Ale tutaj mi się też mogą zespawnować. Zatem trzeba by to jakoś tu ogarnąć, świeczkę jakąś zdobyć skądś. Tylko jak? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No nic, dojdziemy do tego. Czyli zróbmy sobie teraz mieczek i idźmy zabijać stwory, potwory. Mieczyk ma 4, a to ma 7. To chyba jednakowoż aksą będzie lepiej. No kurczę, mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie zespawnuje. Wiecie co, na wszelki wypadek, jako że mnie tu nie będzie, to położymy tutaj na to wszystko to. I to już nam się tutaj nic nie zespawnuje. Hura, hura. I teraz najgorsze to jest to, że one... O, o matko. One mnie mogą troszeczkę widzieć, ale niekoniecznie dużo, bo ja im się mogę nie pokazać. Nie wiem, jak tam będą wyglądały te malutkie, jak się pojawią. O, już jest tam jakieś malutkie. No nie jest źle, nie jest źle. A, siekierka miała mnie rąbać. Śmieszny jesteś, malutki. No dobrze, słuchajcie, mamy swoje pierwsze luty, że tak powiem, i nawet dostaliśmy żelazo, hura, hura. Co jeszcze? O, dostaliśmy, takie różne rzeczy. Graves Dust. To nam się do czegoś przyda, ale mięso możemy sobie na tym takim, co już zrobiłam chyba. Tak, na tym sobie mięso powinniśmy móc wysuszyć. Powieźmy to mięso tu. No dobra, może sobie tutaj wisieć. Ja to tak w powietrzu różne rzeczy wieszam. Okej, i to nam powinno się tutaj zrobić na jedzonko. Hura, hura. To może zróbmy sobie jeszcze parę sztuk takich. Z tego to się robiło. Dobra, to mamy jeszcze 3. 2 znaczy. Okej. No słuchajcie, jakoś się tutaj dzieje. A dlaczego to tutaj nam się powiesiło, się pytam. Wcale tu nie chciałam. Tylko chciałam tak jak to. O, tu i o, tu. Dobrze. I tutaj nam się niech jedzonko się suszy. Śmiesznie trochę to wygląda, ale wiecie, no wolę, żeby to tak wyglądało śmiesznie tymczasem, niż żeby nam się tutaj potwory takie latające, to coś tu jest. I to mnie widzi! Ała! To mnie spowolniło. Ooh. Okej. Okay. O, teraz mnie też widzi. O, poszło. No, no, no. Ale tutaj coś wisiało z tego. Co to jest? Okej, okay, mamy to. Lootbaga dostałam, wow. Kurczę, kurczę, to jak tutaj idę i mnie widzą, to ja chyba jednakowoż muszę tutaj pozatykać te dziury. Muszę to zrobić w całości. Okej. Okay. O, mamy tutaj takie te rzeczy. Dobra, tu i tu. Tu i tu i tu i tu. Okej, okay, to mi pójdzie szybko, myślę. No tak nie chciałam. Okej. Okay. O, jejka, jejka. Ludzie, no wiecie jak to jest, nie? Jak człowiek chcesz coś szybko zrobić, to niestety mu się to nie uda. Okej, okay, pozatykamy te dziury, bo ja chciałam jak najmniej drewna na to wykorzystać, ale jeżeli one mają mnie widzieć i mnie zabijać, bo mnie widzą, to lepiej niech mnie nie widzą. A ja je będę widziała przecież z daleka. Poza tym na mapce mi się pokazuje, że są potwory. Okej. Okay. O, jejka, jejka, jeszcze tutaj mi się to zrobiło. Okej. Okay. Także na razie z tej strony... A nie, no z tamtej też muszę. Może najpierw zróbmy... Bo mam chyba mało tych... drewienek. Okej, skończyły mi się drewienka. Zatem idziemy zobaczyć, co dostaliśmy. Może coś fajnego, może jakiś mieczyk fajny. Come on, o, to dostaliśmy. No dobra, to się też przyda. To się też przyda. Okej, czy coś w naszej mądrej książce już zrobiliśmy. Tu nic. Tu basic resource. 1. 1. A nie, szkieletona nie zabiliśmy. I creepera zabiliśmy, czyli jeszcze 1. No i jeszcze szkieleton musi być do zabicia. Mamy siekierkę, mamy mieczyk i mamy potwory. Siekierka. Siekierka jest lepsza. I mamy szkieleta. To od szkieletów zaczniemy. Bo one mnie mogą tutaj też atakować. Okej. Pięknie. A wy mnie nie zastrzelicie. Ani niczego we mnie nie rzucicie, więc was mogę tutaj mieczykiem pacnąć. Okej. Pięknie, pięknie, pięknie. Serduszko dostałam. I lootbaga dostałam następnego. Może mieczyk będzie jakiś fajny. Nie, no tak to można żyć, tak to można żyć. Tyle tylko, że robię się głodna, ale tutaj nam się mięsiwo... O, jedno się zrobiło. O, to było w zadaniu. Do zrobienia w zadaniu. A dostaliśmy mięso? Dostaliśmy. Okej. Dobrze, to nam daj, a to się powieś. I jest zadanie zaliczone. 9. To było zadanie nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj. To. Okej. To jest... Dobra. No i co, i co? I tutaj klejmujemy. Teraz mamy... Nic nam się tu nie otworzyło. Aha, to teraz by trzeba to. Chest, pattern. Okej, zaraz to zrobimy. Tylko zobaczmy, co dostaliśmy. Serduszko. To się zjada, tak? Tak. No dobra, to zjedzmy. Ups. No, chyba straciłam to serduszko niepotrzebne, ale dobra. Ale dobra. Loot chest znaczy. Co to? Menry Torch. To się może przydać do zrobienia takiej tej świeczki, że się potwory nie spawnują. Okej. Lootbag. O, dostaliśmy stringi. Fajnie, fajnie, bo boję się, że mi się tam nie będą spawnowały pająki. A stringi są nam potrzebne do zrobienia wędki. Hurra, hurra. Zatem weźmy sobie to. To nam się otworzyło. Sklejmujemy sobie. Ok. I cóż dostaliśmy? Co to, co to? Desk Bell. Dzwoneczek? Z Bibliocrafta. Dobra, dobra. Tylko myślałam, że... No dobra, niech sobie tu wisi tymczasem. Niech sobie tymczasem wisi, a my sobie mamy bone, mamy to. Ok, czyli możemy przejść przez to do następnego zadania. Możemy sobie zrobić Survivalist Fishing Rod. Jedną. Ok. Survivalist Fishing Rod. Survivalist Fishing Rod. Dwa patyki i nitka. Właśnie nitki, nie, bałam się, że nie będziemy mieć nitki, ale mamy. Jak widać, dwa patyki i to. I mamy Survivalist Fishing Rod. Hurra, hurra. I możemy sobie odebrać Loot Chesta. Super. I cóż dostajemy? Wow, Reinforced Dirt Brick. Wow. To może być ciekawe. To jest coś z dirtem związane. Dobra, zostawmy sobie to na razie. Trochę rzeczy może do skrzynki wrzućmy, bo to jest nam niepotrzebne teraz. To możemy zjadać sobie, jak będziemy głodni, a jesteśmy głodni. To jest nam niepotrzebne. To teraz też nie. I cóż, woda jest nam potrzebna. Czyli bierzemy to. Liście mamy wysoko bardzo. Ale te liście... Oj, no nie chciałam tego, wcale nie chciałam tego tu postawić. A, nie mamy... Nie mamy. No tak. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, 10, 100. Bardzo ładnie policzyłam. Może tak zróbmy. To nam się przyda do uzupełnienia tamtego i najpierw patyki. Ok. Teraz siekierka. Bo siekierką się dobrze zabija. I teraz musimy jeszcze sobie zrobić... No myślę, że tyle nam wystarczy. Ok, może jeszcze troszeczkę wyżej. Ok, i teraz tym możemy pobrać się z liści wody, tylko jak? Chyba z shiftem, prawym przyciskiem. Ciągnę, ciągnę i co? A, i muszę puścić, ok. Mamy 120 mby wody. Ok, i trochę jesteśmy za nisko, zatem musimy pójść wyżej. Ok, czyli że chwytamy z shiftem, ciągniemy jak łuk i puszczamy. Ok, i ile teraz mamy? 440, boże, strasznie mało tego w sumie idzie. Ok. Bo... Ups, tam już nam zeszło to. Ok, i jeszcze tam. A, bo to z tym. Dobra, bo bez... Jak ja mam to teraz zebrać? Kto mi to powie? ten dostanie 5 punktów. Ok, mamy tutaj, czyli chyba w to muszę celować. Okej, idźmy wyżej. Idźmy wyżej i weźmy to stąd może. No miło by było, jakbym wiedziała, wiecie, ale no nie wiem co. Teraz nie wiem, co mam zrobić. Dobrze, tutaj nam się mogą zespawnować stwory, a jest noc, ale koło nas się chyba nie zespawnują. Koło nas, ja tak cały czas mówię w liczbie mnogiej. Ojej, ojej. Dobra, może tutaj stąd. Jak mam to zebrać? Ha. No jest to ciekawostka dla mnie, dosyć spora. Jak mam zebrać tę wodę? Ho, ho, ho. I to jeszcze tak, żeby nie spaść z tegoż. Żeby mnie to nie zwaliło. No nic, to po prostu... Może zróbmy to tak, że tutaj. No nie tam chciałam, ale dobra. Niedługo mi zaleje całą moją wyspę. Okej. Dobrze, może teraz... No jak ja to kurczę zebrać? Z shiftem? Zepsuję. O, jesteśmy na tym. Kurczę. Ludzie. Co ja mam teraz z tym zrobić? Jak ja mam to zrobić? No nic. Myślę, że już jest... bardzo długi ten odcinek, więc poradzę sobie z tym po odcinku. Po prostu, nie wiem, zepsuję to w jakiś sposób. Zakleję to deskami. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie był taki zły ten odcinek. Coś jednakowoż zrobiliśmy. Tam co się dzieje. Tam lata znowu taki jakiś. Dobra, zaraz pójdę go zabić. No także tymczasem w takim razie do następnego odcinka. Dzisiaj jest wtorek, to widzimy się w sobotę. Myślę, że już ogarnę wtedy tę wodę. Dowiem się, jak ją zbierać, no bo to jest niemożliwe, żeby tak po prostu nie można było jej zebrać. Także mam nadzieję, że się nie zanudziliście i tak jak mówię, widzimy się w sobotę. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Pa, pa. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. No czekam na wasze lajki, bo wasze lajki powiadają mi te lajki, czy lubicie tę serię, czy nie. Także dawajcie lajki. Tymczasem pa, pa.